Działa, działa, to dobrze. Tylko nie wiem, co wy tutaj widzicie. Cześć w ogóle. Teraz tak. Blacha docięta. U znajomego byłem ładnie to podgiąć. Tu muszę teraz to wyciąć pod pewnym kątem. Takim, o, na oko. No dobra, trochę tam małe zadziory, nie zaszkodzą. Tutaj teraz drugi bok, też na oko. Trochę będzie, nie tak będzie, no dobra, do środka doklepię. Tu dzisiaj miało być po nowemu, a jakoś tak przez dzień nie miałem czasu. Może jeszcze po południu, znaczy już jest po południu, bo jest, co to jest, piąta godzina, zaraz. Lutownicę tą większą, to jeszcze nie sprawdzałem, ale myślę, że tutaj prąd mnie nie pierdyknie z tego. Dobra, niech się grzeje i młotek. Trochę bym to tutaj musiał dobić i popróbować zlutować. Narożniki dwa. Nie wiem, to jest, kurczę, trochę grube nalutowanie. Półtorówka, ale chociaż trochę zasmarkam cyną i też będzie dobrze. W sumie mogłem to jeszcze... Dobra. Liścia jakiegoś założymy i to trochę... O, wszystko wyjechane takie. Dobra. Tarczki do cięcia mi się kończą. Jakie są najlepsze? Tutaj się przyznawać rybakowi. Milimetrowe używam, ale różnie tam kupuję. Co jest, to kupuję. Dobrze będzie. Tylko teraz co? Gdzieś bym to sobie mógł tutaj oprzeć, albo nawet, o, wkręcę tak limadło. To mi nie będzie uciekać, tylko trochę wysoko znowuż. No i tak źle, i tak niedobrze. Dobra. Cyna, kwas. Kwas jest tam. O, kalafonie ile. Dobra, jest jakaś w laskach, to też jest dobrze. A nawet grot jest taki zagięty, to mogę sobie ten zagięty grot tutaj wstawić. Dobra. No co ten kwas się taki zrobił, jakiś skwasił się. Coś do tego kwasu, jakieś kurcze pióra mam na blendarni. Albo jakiś pędzel będzie, o, też będzie dobry taki pędzelek. Aha, się skończył pędzelek. Coś go wyżarło. Trudno, pójdę po pióro. Albo to niech się tu... A, grzeje się. Kurde, tu trafić na... O, 100 coś stopni. 114. Dobra, spaść nie spadnie. To ja idę
po jakieś pióro. Na razie. Albo nie to znowu wcisnąłem chyba. I się rozłączyłem z tego. Tak jest tu. Tak myślę, a wezmę sobie rękawice. Uda się, czy się nie uda? Kamera coś tutaj za luźno mam. Kręcić muszę jakoś. O. O, tyle będzie widać. Dobra. Co to tyle syfu? Pióro takie wyliniałe wziąłem. Bo dobre to mi są potrzebne tam przy rybach. A z tego bym tam pożytku nie miał, a tutaj do tego to może być. Dobra. To próbujemy, to już chyba się nagrzało. Nie, tak. O. Kurde. Kabel by mógł być trochę dłuższy. Ciemno mi tu. Zobaczymy, może to najpierw zabielę trochę, tylko mówię, wątpię, czy ja to nagrzeję. Tu się ładnie trzyma po bokach tylko. No dobra. To pierwsze pobielimy. Coś tam, kwas jakiś taki spiczniały, bo jakieś paprochy w nim siedzą. Spróbuję jeszcze raz. Jeszcze sobie chlapnę na brodę. Cicho, bo będzie. Tu jest taka dziura na końcu. Czy jakby to fachowo powiedzieć, otwór. Kurde. Stąd bym musiał to zebrać i bardziej w nad górę tu. O. Kurde, szpara jest i przelatuje przez ten. O, spadło to, co miało zostać. Tu muszę więcej zagrzać, bo to jest podwinięte. Że praktycznie podwójna ta blacha tutaj jest. No i nie mogę jej tutaj. No i dziury nie mogę tutaj zapaćkać. O, powinno być. Troszkę niech ostygnie. No nie jest to szczyt moich możliwości, ale sztywność i szczelność raczej to tutaj będzie uzyskana. A od środka nie jadę. Dobra, drugi boczek jedziemy. Coś ten kwas bierze, bo się tutaj na tym smarowanym coś dzieje, tylko że to też już kurczę, nie pamiętam kiedy go tutaj robiłem. Zatrudnica jakaś ufajdana. Tak, chwilę przygrzeję.
Wysycha tutaj aż ten kwas, że... Kurde, ręka mi się trzęsie. Dobra, na raz nie da rady, trzeba zabielić tak jak tam. I wtedy może... Tu mam nawet chyba większą tą szparę. O, kurde, bo wydaje. No i dobra, teraz będziemy tym sposobem próbować nagrzeje. Jak zacznie mi tutaj płynąć, to wtedy dodamy cyny. A już się coś dzieje. Pewno jakiegoś syfu, podejrzewam, że ta laska, bo ona taka jest tego, jakieś foremce ze zbieraniny topiona. I to wszystko idzie, zjeżdża, a tutaj wezmę może inną cynę. Same takie tato z jakimś takim złotą poświatą. No, to jest fabryczna jakaś, ale też bym musiał wyczyścić, ale nie ma wolnej ręki. No i tato tutaj idzie. To wszystko muszę tutaj zrzucić. No i dobra, ten narożnik tutaj, kurde, został, ale... O. Tyle będzie. Bym musiał mieć tutaj do kolby, do grota, salmiak, tak to się nazywa, żeby czyścić. Dobra. Trzyma się. To teraz co? Tak patrzę się tutaj. To by jakoś ogradować. Na razie nie. Zobaczymy, czy to w ogóle dobrze pomierzyłem, bo... A, widzicie. I leży. Nawet bym mógł trochę podciąć to głębiej. Ła. Chociaż nie, zostawię tak jak jest na razie. Jak to z tej strony. O, dobra. Zobaczymy, jak będzie dzwonić, to jakoś to tam usztywnie. Ta jest dopchana, muszę wypoziomować, bo tutaj mówię, tu jest jakaś kałuża taka. Tu sobie klina wziąłem, ale klin jest za duży. No dobra, puścimy chłodziwo, bo chłodziwo już puszczałem. To nawet dzisiaj Michałowi pisałem, temu koledze, co mi pompkę sprezentował. Ale kurczę, no tej strony właśnie brakowało tej szuflady. I co? Aha. Włączyć trzeba tu. Tak? Nie wiem, czy to na całego puścić, czy nie.
Leż tu. No dobra, niech leci. Bo tego nie było i położył część tego chłodziwa tu gdzieś tam położył i nie sięgało w tamtą wannę, co tam ta z tyłu jest. I to tak byle jak było. A niech sobie teraz tak leci. O właśnie. Kamerę ściągnę z głowy. I patrzcie. Teraz jest dobrze. Będzie lecieć wszystko. Gdzie to pokazuje? Bo nasze... Nie widzę, gdzie pokazuje. A to część mówię tak na pograniczu tego, co ten. Co? Tu jeszcze mówię, albo to muszę od drugiej strony depnąć. O. To tam wszystko. Kawałek brakowało. Zawijało się tutaj po tym. A to teraz będzie lepiej, bo i wióry tutaj co z przodu będą się, jak nawet temu to zrobiłem kawałek dłuższe, także jak tu gdzieś, bo tu gdzieś kapie, no to tam, o widać jak tutaj było pokapane, jakieś takie nasze, to też jeszcze mokre, bo nie wyschło, ale jak z suportu gdzieś olej pokapuje, no to też pójdzie do tego. I tu sobie leci wszystko do, z powrotem odkręcę na całego może, o, za mocno. Dobra, tak leci na całego. Tu na koniec sobie jeszcze taką przedłużkę, kawałek takiej cienkiej rurki zrobię miedzianej, czy coś poszukam. No i kurczę, elegancko. Chłodziwa rozrobiłem 20 litrów, około, no 10-litrowe konewki tutaj przodlałem. Najważniejsze, że tutaj po ziemi nigdzie nie leci, żadna kałuża się nie robi, no to może nawet o. Tu bym podpinował, bardziej tak ze skosa zrobił. Tyle co jest tutaj luzu, bo... O właśnie. Z większym skosem by było. I bardzo fajnie to leci. Teraz mi się śmiać chce, bo tak patrzę tutaj na to, jak mierzyłem, tutaj mierzyliśmy tą blachę. To mówię, kurde, muszę tu dociąć jeszcze z tej blachy, co zostanie. Muszę dociąć tu, żeby, mówię, wióry tu prosto nie leciały, czy jakiś syf. Bo mówię, czemu ja zrobiłem to tylko takie, a nie całą górę, a przecież tutaj, kurde, siedzi mi się przez... Bardzo fajnie. Tutaj podłoga sucha. To najważniejsze. Gruby taki mam, ten to jest... Co to jest? Półcelowy. To pancerny taki, ale... No mam jeszcze, mówię, tutaj w szafce może zmienię na ten. Chyba to... Co to tutaj było? Nie wiem, czy to nie jest dłuższy. 3/8, ale to chyba też jest pół metra taki. Zobaczę, może przełożę na takiego. Albo tego by jakoś zapchać tutaj na koniec. Takiego, o. Takiego cienkiego mam. To jest ćwierć cala. O, to może to bym tu gdzieś zapakował. Właśnie, to muszę zobaczyć. Wtedy tego bym tyle nie musiał napinać, a tu więcej do manewru bym miał tym małym, to... Nie wiem, czy dobrze myślę. To jest 1/4 chyba, albo nie wiem, co tutaj będzie. Tu na tym chyba nic nie pisze. Może coś takiego. Zaworka zwrotnego nie wstawiam tam na dole, bo co? Bo jak będzie trzeba coś zajrzeć, czy co w trakcie roboty, to ja to sobie będę otwierać, tak żeby to mi tutaj nie ten, nie leciało na miejsce, gdzie jestem do pomierzenia, czy co, a włącznikiem załącz, wyłącz, to tam po robocie dopiero będę pompkę wyłączać, albo jakoś tam, no i tutaj mówię, tu się robi taka kałuża, być może zostawię, czy tam nie szkodzi, to nie ten, albo wezmę, od dołu muszę wypchnąć, ale chyba zostawię, bo to... To mówię, w sumie bym to wziął bardziej w tą stronę. To też do pisu. Ale to, o, jak to leci? Idziemy tutaj. I mówię, no tam mi leciało się po łożu, podwijało. Ale tu ładnie leci, tu są małe dziurki. Że tam żadnej grodzi w tej skrzynce nie robiłem, żeby to jakoś ten... Dobra. I to na tyle. Może mówię jeszcze dzisiaj, kurczę, jak się na wylęgarni obrobię, to może się jeszcze tutaj za ten wszystki ten cały narożnik zabiorę. Jak to mówiłem, nowy ład ma być, tak? Na razie.